Czy seks po ślubie jest dobry? Generalnie nie lubię określenia seks, dlatego że wielu odbiorcom kojarzy się to z negatywnymi treściami. Wolę mówić płciowość, czy działalność na terenie płciowości, czy wyrażenie miłości przez współżycie, nawet przez akty małżeńskie. Także wolę to powiedzieć opisowo, niż używać słowa, krótkiego słowa seks, który właśnie ma te trochę negatywne często konotacje. Otóż seks przed ślubem, albo szerzej, seks w tym nawet rozumieniu świata poza małżeństwem jest zawsze zły. Jest zawsze zły, bo jest zawsze niszczący. I nie da się tego oszukać. Przez chwilę będzie przyjemny, da trochę, może jakiejś tam radości drobnej, ale generalnie jest niszczący zarówno osobę, jak więź. Bardzo wielu się o tym boleśnie przekonało. A więc jeżeli mamy mówić o pozytywnym działaniu, czyli o dobru, jakie płynie z seksu, już niech będzie to słowo, to może to być tylko w małżeństwie. Oczywiście, że jest dobry, a nawet jest bardzo dobry, Pan Bóg to wymyślił. Jeżeli nie popsujemy tego pomysłu Boga, jeżeli nie, przepraszam, nie popaprzemy tego działania, to będzie on źródłem ogromnej radości, pogłębiającej się relacji między mężem i żoną, i źródłem również wielkiego szczęścia płynącego z przekazania życia dzieciom. I mówi się o współżyciu płciowym, że ma cztery funkcje. Ma wypełnić cztery funkcje. Prokreacyjną, znaczeniową, więziotwórczą i podmiotową. Prokreacyjną, przekazanie życia. Tylko w małżeństwie współżycie powinno przekazywać życie dalej. Czyli tak naprawdę tylko w małżeństwie ono ma sens. Bo nie jest odkryciem, jeżeli powiem, że efektem współżycia może być poczęcie dziecka. Tak? Niektórzy o tym nie wiedzą, ale tak jest. I to jest w planie, w zamyśle Stwórcy. To jest naturalne, normalne, prawidłowe. A więc funkcja prokreacyjna prawdziwie może być spełniona tylko w małżeństwie. Funkcja znaczeniowa jest znakiem. Czego znakiem jest współżycie między, no przepraszam, przychodnią a prostytutką? Czego znakiem jest współżycie ludzi, którzy boją się wejść w trwały związek i żyją tak na próbę? Czego znakiem jest współżycie między młodymi nastolatkami, którzy tak się zabawiają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? Znakiem niedojrzałości, znakiem braku trwałej więzi. Tylko w małżeństwie może być znakiem trwałej miłości, gotowej na przyjęcie owoców w postaci dzieci. Funkcja więziotwórcza. Ludzie nie do końca wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, współżycie ma ogromną moc wpływania na więzi, ale powiedziałem wpływania, a nie budowania. Bo współżycie może z jednej strony budować więzi i je pogłębiać, a z drugiej strony może je totalnie niszczyć. I tylko w małżeństwie mogą być spełnione warunki, w których współżycie buduje więź, w których współżycie powoduje wzrost zarówno osób, obojga, jak i ich więź. Poza małżeństwem będzie rozdrażniać, frustrować, rozbijać osoby i rozbijać więzi. To wynika z bardzo poważnych przesłanek, ale tu by trzeba zrobić wykład pewnej wiedzy seksologicznej, żeby udokumentować, dlaczego tak musi być. Poza małżeństwem, mówiąc najkrócej, nie może kobieta uzyskać spokoju. To, co robimy, jest dobre, piękne. Jestem w pełni na to otwarta. Zawsze jest jakiś lęk. I wreszcie funkcja podmiotowa, więc to, co się faktycznie we współżyciu dzieje, łączy z przyjemnością, z reakcjami, które przynoszą radość, przyjemność. To jest możliwe. Wyduszenie tej przyjemności ze współżycia poza małżeńskiego. Ale tylko w małżeństwie może to być harmonijnie te wszystkie cztery funkcje spełnione. Czyli poza małżeństwem można tylko wykraść kawałek przyjemności, a resztę funkcji po prostu nie da się spełnić, resztę funkcji. W związku z tym współżycie poza małżeństwem zawsze jest dysfunkcyjne i rozbijające człowieka. A więc podsumowując, w małżeństwie współżycie może wypełniać wszystkie swoje aspekty, może być dzięki temu budujące miłość małżonków i oby takie było. W kolejnym filmie. A co zrobić, gdy małżonkowie mają inne patrzenie na optymalną liczbę dzieci w rodzinie?
Problem nie jest rzadki, natomiast to jest typowy problem, który powinien być rozstrzygnięty przed ślubem. Robiłem wielokrotnie takie testy na młodych ludziach,